Witam gorąco na moim kanale i zapraszam na początek nowej serii symulacji policjanta patrolującego oficera. Jak widać 30 minut sobie niby pograłem, ale nie wydaje mi się, żeby to było 30 minut. Po prostu odpaliłem, zobaczyłem jak ta gra śmiga i się czymś innym zająłem. No a w tym czasie mi nabiło 30 minut, ciekawe. Ale nic, to jedziemy z nową grą. Tą laskę sobie zostawię. Są oczywiście faceci, kobiety do wyboru, różnych tam, nie wiem, nacji. Dobra, ruszajmy tam, nie ma to tamto. Emma Davis, witamy. Wybierz dzielnicę. To widok dzielnic, w którym możesz wybrać swoją następną służbę. W każdym tygodniu musisz rozegrać 5 służb. W każdym tygodniu możesz mieć 4 dni wolnego. W ten sposób otrzymać nowe opcje służby, naciskając RB. Na razie nie wiem, o co chodzi, ale... Ale buja. Czyli tak, no... Tylko ta dzielnica jest dostępna na początek. To rozumiem, że po prawej mamy jakieś punkty, które z ranką, levelowaniem będziemy dostawać. Teorii na 4. levelu dopiero dostaniemy radiowóz patrolowy, z tego co widzę. A tak trzeba będzie śmigać z buta. O, dobra, nowy dzień w pracy. Zapoznaj się z dostępnymi służbami. W każdym tygodniu możesz wnioskować o 4 nowe służby, biorąc dzień wolnego. W każdym tygodniu możesz wnioskować o 4 nowe służby. Zobaczę to w praniu, bo tak do końca nie wiem. O, pierwsza szkoła w Brighton została założona. Aha, to rozumiem, że to taki ten. Czas trwania służby 25 minut, 20, może mi starczy na pierwszy odcinek. W sumie to właśnie jest ciekawe, że można sobie ustawić czas trwania służby, akurat tak sobie pewnie odcinek wyliczać. Oczywiście jak się służba skończy, to tam można jeszcze sobie trochę poganiać. Grę jakby nie odcina od razu, trzeba wrócić na komisariat, z tego co widziałem. I dopiero wtedy się oficjalnie kończy służbę. No i rozpoczynajmy zatem. Samochody parkujące w strefie niedozwolonej można odholować. Fajnie. Rozumiem, że to jesteśmy my. Znaczy no, jesteśmy my. Normalnie. No, przynajmniej gra jakoś w miarę działa. Biorąc pod uwagę, że z tego co wyczytałem z jakby kursów gry, to że tak powiem wydawcą i programistami, którzy to napisali, są twórcy Bus Simulatora, więc całkiem nieźle. Hello officer, it's your first day on the job and your first shift is to issue parking tickets. So be on the lookout for vehicles violating parking regulations. Be on your guard and show presence when you encounter other violations. Always remember to have reasonable suspicion before you detain someone and a probable cause with sufficient evidence before making an arrest. Now, some days are better than the others, and remember, every day is different. Good luck. Thank you, officer. I'll keep that in mind. Każdy dzień jest inny. Szkoda, że oni na niebiesko mówią, że nic nie widać. Co tutaj dają? Aha, tu dają cel. Dobra, idź dziewczyno stąd. No i mamy przepiękne miasto. Twoja pierwsza zmiana. Witaj w swoim pierwszym dniu. Twoim pierwszym zadaniem będzie wystawienie mandatu za złe parkowanie, za zaśmiecanie, przechodzenie w niedozwolonym miejscu. Zatrzymaj osoby popełniające wykroczenia, poproś je o wylegitymowanie się, a następnie wystaw im mandat. Tam zauważyłem, że można też i pouczenie dać.
W lewym górnym rogu znajdziesz informację o godzinie, dacie i czasie trwania twojej obecnej służby. Wszyscy nowi funkcjonariusze powinni skorzystać z podręcznika. Jeśli gra jest za prosta lub za trudna, rozważ zmianę ustawień gry. Opcję symulacji mam raczej wyłączoną, z tego co pamiętam na razie chcę się nauczyć tej gry. Możemy czapkę założyć, proszę bardzo. Jest ok, od razu lepiej. Można oczywiście biegać. Co ja tu mam patrzeć? Wiem, że można na rejestrację patrzeć. Marzec 23, czyli jest ok. Kolega, jak tam? Tyczeń też jest ok. Dobra. Podbiegnijmy trochę. Ubawmy się w policjanta. W sumie to on chyba tu nie powinien stać, w końcu to jest przystanek, nie? Jako że gram w grę z autobusami, no to jestem uczulony na to. Więc zobaczymy, czy moja pierwsza... ten... pozycja ustawiona. Specjalna strefa parkowania. To? Przystanek autobusu. O, proszę bardzo. Udało się? Udało się. I z tego co kumam, mógłbym go chyba odholować, nie? Mam samochód, który potrzebuje towing. Możesz wysłać tow truck do mojej obecnej lokacji, proszę? Tow truck będzie na twojej lokacji jak najszybciej. Fajne. Ciekawe, kiedy... jak będę robił to po raz setny, czy mi się nie znudzi. Ale przynajmniej zobaczę, jak go odholowywują, jak to wygląda. Siemano. Tu się trochę buguje, jak się odpowiada na ten, na przywitanie. Co koleś... aha, tak uproszczona jest. No ale plusik za to, że... może chociaż to widać, jak on to zabiera, nie? Po prostu podjeżdża, pyk i już ma na tym. Fajnie. I sobie tutaj stoją, dobra. Odkryto nowa istota, aha, wielka głowa. Rozumiem, że ten pomnik jakiś. Osoba wyrzuciła śmieć. Trochę takie głupie, że ktoś... wyrzuci papierek, ja muszę do niego podbiec. No, okej, rozumiem. Dzień dobry. Oskarż. Zaśmiecanie. O, taka laseczka. Dobra, masz mandat. Which will cost you $25. So much money for such a little infraction. Oda, chce ci się wyrzucać papierka. Pełna interakcja z pierwszymi piastami. Dobra, mamy wyświetlenie. A ja bym panią poprosił zatem o dowodzik. Zakładam, że jest pełnoletnia. Jak? Jak? Data wydania ważne. Pozwolenie na broń nie ma. Płeć kobieta. Panie byś policjantem. Może by ten... laski wyrywać. Już bym wiedział, gdzie mieszka. Znaczy, gdzie mieszka, no. U nas w dowodzie nie ma tego meldunku, ale... data urodzenia, 92. Spoczko. Dobra. Czyli wracając. I data ważności jest... chyba nic więcej mnie to nie interesuje. Chyba. Dobra, idź pani. Enjoy your day. Zobaczmy. Samochodzik przy hydrancie. O, bracie. Ale inwalida. Jak przy hydrancie inwalida, to może stać? Kurde, nie wiem. Ale ten ma szybę zbitą. To chyba jest niedobrze, nie? Czy jak?
Nie kumam tego. Ale mi wyłoszczyło. Kto wyrzucił śmieci? Kto? Gdzie? Chyba przegapiłem. Kurde, ale... Inwalida, nie inwalida. Nie powinien chyba przy hydrancie wstać. Nie znam się. A nie chcę pierwszego dnia ryzykować. No. Punktów ujemnych. Czy ja jako policjant mogę przejść, tak? Niedozwolonym. Kto? Gdzie śmieci wyrzuca? Tamten. O, koleś. Dzień dobry. No tak, na razie mandaty za śmiecenie. That will be $25. You're ruining my day. Oh, co je ci dzień? I'd like to see your ID. Pokaż mi dowód, kolo. Okay, officer. There you go. Proszę cię bardzo. Franklin. Nie Franklin. Mercier. 23 ważności, czyli chyba okej. Okay. Czy nie okej? Okay? Okej, okay, no bo to ten rok płeć mężczyzna. 88. Chyba nie mam nic. Co mogłem go ukarać? Ale ktoś tupa. Co my tutaj mamy? Na krawężniku stanął. Serio? Za takie coś mam mandat wystawić? Za blisko, nie? A, to. Za głęboko na chodniku, proszę bardzo. Ale serio? Jeszcze jak ktoś to i w złym kierunku też się mandat wystawia? Ja to chyba mało wiem o tym życiu. Co tam mamy następnego? Ten okej, okay, tamten okej. Okay. Chyba dobrze stoi. Ciekawe, czy znajdę komuś ten. Ubezpieczenie nieważne. To nowe miejsce, piekarnia. Może podbiegnij trochę. Ta osoba wyrzuciła śmieci. Pamiętajcie, nie wbiegamy na ulicę. Kurde, same laseczki. No kochana. I mandacik lesi. I'm issuing you a ticket for littering, which will be about $25. I don't have that much money. No to idź zarób. Pokaż mi dowodzik. Ciekawe, który rocznik. 94. Bez data ważności ok. Ma pozwolenie na ten, na broń. Zdjęcie się chyba zgadza. Dobra. Have a nice day. Goodbye. Przewalić komuś ten. O, kopciuch pojechał. Hey, officer. Właśnie ktoś się z tobą przywitał. To fajnie. Okej. To pewnie będzie kolejne ciekawe miejsce, bo to wygląda jak jakiś bałwan. Nie jest ciekawe miejsce. Nie, to nie. Da się coś przekąsić, jakiegoś hot dogsa? To nie jest prawdziwa policjantka. Kolega, jak tam? Płacone, stoi normalnie. Ubezpieczenie, znaczy ten, rejestracja. Okej. Okay. Chyba. Co ja dzisiaj tylko śmieci będę zbierał?
Ej, a ty nie przychodzisz w miejscu, kolego? Halo. Tak się wydaje, że ty telefonem w ręku po ulicy, kolego. Zaśmiecanie, mandat. Which will cost you up to $25. Oh, come on! That's so much money! Jeszcze. Przejście w niedozwolone miejsce, no bo przechodził. I'm issuing you a ticket for jaywalking. It's gonna be about $25. Zaliczyło 10 punktów, to znaczy, że okej. Oh, come on! That's so much money! Dobra, dobra. Dokumenty, kolo. Sure. Here you go, officer. Okej. Ważność okej. Data wydania. Chyba okej. Dawco. Pozwolenie na broń przynajmniej nie masz. You can leave now. Have a great day. Żeśmy go tego. Jaką my tu mamy? A, czyli to jest taka dzielnica. Dobra, czy mogę iść? Tutaj nam gra dyskretnie pokazuje, że już nie jest nas już region. Rewir. Co tam u kolegi? Lipiec 2022, a my mamy co? Lipiec. Tak. Kto? Mi to śmieci. Ubrać. Mandat upłynął czas. Kurde, ale tak się zastanawiam. No niby rejestracja lipiec. Mamy lipiec. Dobra. Niepełnosprawny. A jak u siebie? Luty. Normalnie jestem głodny gry, więc podbiegam. Jest okej, a kolega jak tam? Czerwis też jest okej. Dobra, już chyba nie będę patrzył na te tablice rejestracyjne, bo to takie sobie. Okej. What's up, ja. Jak się nie przywitam, to coś mi grozi, kurde. O, bracie. Czas upłynął. Rejestracja, okej. Okay. Mandacik, proszę bardzo. I pięknie. Od krawężnika do oficera. Jak to będą wypadki. No, nie chcę się biegać. Ma kolega farta. Chociaż. Policyjne sygnały ręczne. Nie kieruję ruchem. Chodź tu, koleś. Panie Irokes. I have to fine you for littering, which will cost you $25. Why does it cost so much? Żebyś się pytał. Ciekawe, czy na dowodzie też ma taką fryzurę fajną? Yeah, sure, officer. Boss. Data ważności. O, kolego, no. To data ważności ci się prawa jazdy przetegowała. No to cyk, mandacik. Oskarż o wykroczenie. Nieważne dokumenty. Mandat. Here's a ticket for carrying an expired ID. It will cost you between $75 and $100. Co źle zrobiłem? Ruining my day. Interwencja. Ale miał przedawnione. I'd like to see your ID, please.
Here, officer. Przecież. To ja. Data ważności 21, mamy 22. Więc masz ten. To czemu? No ma nieważne przecież. Aha. Jazda z nieważnym. Okej. Okay. Nie było pytania, przepraszam. I co, będziemy się o tą stówkę zapłacić? Pewnie ta. Odkryto nowe miejsce. To osoba... Nie wiem, jeszcze tysiąc komunikatów mi się wyświetla, ale... Tego co widzę, takich tam kopciuchów będę chyba łapał niedługo. Mi się wydaje, że kolega stoi... źle. Zły kierunek. Może nie ma daty zaparkowania w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu po danej stronie jezdni. Ciekawe. Serio? To ten źle stanął. Tak? Zaraz się przekonamy. No, tak mi się wydaje. No to tego, kurde. Idiota. Złej osobie mandat wystawię. Zwolnią mnie. I nieważną ma tą rejestrację jeszcze koleś. Zobaczymy. Czy ja za takie coś nie mogę go ten odchować? Jest to podstawa do odchylu? No, pewnie. I've got a car here that needs towing. Can you send a wrecker to my current location? Sure, it will be with you shortly. Fajne. Dzień dobry. Poproszę dokumenty. Here. Twoim złamaniem prawa jest to, że jesteś dosyć fajną kobietką, cyfrową, ale to co zrobić? Dobra, chyba masz ok. Have a nice day. Goodbye. Ciekawe jak przeszukanie wygląda. A nie miałem prawa ten dowodu. Boże. Jaki ja jestem jełop. Dzień dobry. Jaka pipka ze mnie. Nie miałem prawa jej legitymować. Nie wiem. Śmieci wyrzucił. Ale lipa. Zachciało mi się legitymować. W sumie to nie wiem, gdzie mam iść teraz. Ile do końca służby? Tą z tyłu bym wylegitymował. Osoba. Gdzie? No. O ty. Oj, ładnie by był wypadek. Dobrze, że ta gra aż... Albo ja... Kończenie służby. Ty, kolego, chodź tutaj. Ej. Jeszcze tutaj. Which will cost you $25. Oh, come on! That's so much money! Daj mi dowód. Sure. Here you go, officer. Ciekawe, po co mi te dane, że osoba jest rozłoszczona. You can leave now. Dobra. Have a great day. Starczy mi jak na pierwszy odcinek. Trzeba wrócić na komisariat. Tylko nie wiem, gdzie on jest. Tutaj. Czy
kurczę, bo muszę tamtędy jak... Kurde, ja to dobry jestem. Na dół czy na górę? Nie, no nie. Przynajmniej zobaczę, w którym kierunku pobiegłem. Kochany. Przejdźmy w niedozwolone miejsce, człowiek. I have to find you for jaywalking. It will cost you $25. So much money for such a small infraction. Let me have a look at your ID. Pokaż jeszcze dokumenty. Of course. There you go, officer. Chyba, okay. Everything's fine. You're good to go. Bye. Czyli muszę tutaj? Dobra, tam widziałem, że znowu coś tego letu, tak to ja mogę cały czas kogoś tu łapać. Hiya. Ubiegaj, młoda. Hej, hej. Miałeś się przywitać. Głupia kobieto. Poznaję okolice, to chyba dobrze biegnę. Znaczy się wracam. Dzień dobry. Ciekawe, czy będę jakiś tych dealerów narkotyków łapał. Gdzie ja mam ten swój... A, tutaj, dobra. Komisariat. Zobaczymy podsumowanie. Nie, podoba mi się. Że gra płynnie działa. Lepsze jest od tego Autobahn Police Simulator, coś. Przynajmniej to jest pocieszające. Co, muszę do swojego biurka iść, czy jak? Zakończ służbę. Co teraz będzie? Podsumowanko. Raport ze służby. Okej. Kara utraty PP. Bonus za brak partnera. Blokowano nowe narzędzie. Radar ręczny. Odblokowano nowy rodzaj wezwania. Wezwanie. Głoszenie przekraczania prędkości. No jak mam radar, to pewnie to też... Nowy rewir. I co? O, za przywitanie po jednym punkcie się dostaje. I za odwiedzanie ciekawych miejsc. Kurde, no ale... Ten mandat, co wystawiłem, nie, że samochód stoi nie w tym kierunku. Nie temu wystawiłem. Okej. Okay. Czyli tak, pokaż ukryć szczegóły. Zostaw. Dostępne są nowe służby. Nowy dzień w pracy. Zapoznaj się z dostępnymi służbami. W każdym tygodniu możesz... No to już słyszałem. Tu zaczęliśmy. Teraz mielibyśmy to. Iść na nową dzielnicę, czy zostać na starej? Dobra, pójdę na to może. Ale to już w następnym odcinku. Dzięki za obejrzenie tego premierowego. Chciałem powiedzieć, zapytać się, czy się podobało, no ale chyba to tu miało się podobać. Dopiero pierwszy odcinek, pierwszy dzień. Jeszcze, no, wszystkiego nie wiem o tej grze i pewnie parę odcinków się zajdzie, zanim się dowiem. Staram się oczywiście nagrywać regularnie tej gry. Przynajmniej parę pierwszych odcinków. Chyba, że mi się znudzi, no to wtedy trochę będę to rozciągał. Ale gra jak na razie zostawia, moim zdaniem, pierwsze wrażenie bardzo dobre. Gra jest płynna. Jestem ciekawy, jak będzie się tym radiowozem śmigało. Jak go w końcu dostanę na tym czwartym levelu. No i ogólnie jeszcze jestem ciekawy,
takie kolejne zadania będą, bo bieganie za gośćmi, co papier wyrzucili, to tak trochę słabe. Liczę na coś więcej. No w każdym razie dzięki jeszcze raz za obejrzenie i zapraszam na następny odcinek. Hej!